To spotkanie miało wyjątkowy rodzinny charakter. Spotkała się familia koszykarskiego Wrocławia, która przed laty zdobywała dla miasta kolejne Mistrzostwa Polski. Największą gwiazdą był największy gwiazdor śląskiej reprezentacji Polski sprzed lat, Mieczysław Łopatka, który w czasie, gdy zakładał strój sportowy, należał do najlepszych koszykarzy na całym kontynencie. Później już w dresie lub garniturze prowadził z ogromnymi sukcesami Śląsk z ławki trenerskiej. Studenci także mu wiele zawdzięczają. Była okazja, by się w jakiś sposób zrewanżować, wręczając wyjątkowe wyróżnienie. Była koszulka, statuetka, wszyscy pana Mieczysława stąd serdecznie pozdrawiamy. Trener Łopatka oczywiście poprowadził swój Śląsk do kolejnego zwycięstwa. Na parkiecie Maciej Zieliński, Robert Kościuk, Robert Skibniewski, Jacek Krzykała czy Jerzy Kołodziejczak, Dominik Tomczyk i Radosław Chyrzy. W kompleksie sportowym Uniwersytetu Wrocławskiego gwiazdy świeciły bardzo intensywnie, ale sporo młodszy zespół trenera Macieja Zaręby z Uniwersytetu też pokazał, że potrafi grać w basket. Nie zabrakło więc emocji i to najbardziej ucieszyło uczestników spotkania i kibiców. Spotkanie rodziny, która dawno się nie widziała. Widać, że wszyscy bardzo się ucieszyli z organizacji imprezy i wyróżnienia, które otrzymał Mieczysław Łopatka. Ludzie wciąż pamiętają o najwybitniejszych postaciach miasta sprzed lat. To przecież pan Mieczysław zarażał wielu miłością do basketu i co najważniejsze, dalej jest dobrym duchem sportu w mieście i niech tak pozostanie.